Plan budowy sieci szybkich dróg rowerowych w metropolii staje się coraz bardziej realny. Tędy przez Będzin kiedyś przebiegała linia kolejowa w kierunku Czeladzi i Sosnowca, a w przyszłości mają jeździć rowerzyści. Ten przejazd miał zostać zasypany. Nadawał się do rozbiórki. No i musieliśmy tę rozbiórkę wykonać i w miejsce byłego obiektu mieliśmy odtworzyć nawierzchnię jezdni. Ale ponieważ były ogólne plany budowy ścieżek rowerowych w okolicach łączących Będzin z Czeladzią, postanowiliśmy w projekcie ująć przejazd rowerowy. Takich miejsc, gdzie nieużywane grunty można wykorzystać na rowerowe połączenie gmin, jest więcej. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na koncepcję techniczną 4 welostrad. Jedna z nich umożliwi szybki przejazd z Katowic do Sosnowca. Mówimy tutaj o przebiegu, który idzie właściwie równolegle do drogi ekspresowej 86. Przypomnijmy, 120 tysięcy pojazdów dziennie. Najbardziej wypadkowa droga w Polsce, zdarzenia drogowe właściwie niemal codziennie, codzienny korek i w związku z tym odległość. Ta odległość między centrum Sosnowca a centrum Katowic to jest zaledwie 7 km. Koncepcja techniczna to dopiero pierwszy krok do budowy dróg. Trzeba najpierw sprawdzić, którędy dokładnie będzie można połączyć miasta. Dokumentacja techniczna ma nam powiedzieć o własnościach, o możliwościach wykupu. To, że metropolia chce poprowadzić welostrady na przykład tędy, nie oznacza jeszcze, że to się uda. Miasto będzie musiało dogadać się z właścicielem gruntu, który w dzielnicy Katowic-Burowcu chce budować mieszkania, co spotyka się ze sprzeciwem mieszkańców. Dopiero kiedy ta koncepcja zostanie przygotowana, no będziemy mogli rozpatrywać kwestie dotyczące dostępności gruntów, terenów w ramach tego, co ta koncepcja zakładała. Także na ten moment trudno jest mówić o jakimś konkretnym przebiegu. W przetargu są jeszcze 2 odcinki, Katowice-Mysłowice i Katowice-Tychy. Pod koniec tego roku okaże się, jak będą mogły zostać poprowadzone metropolitalne welostrady.